Tutaj jest już z nami, przywitajmy go bardzo gorąco! Andrzej Duda! 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 Witamy serdecznie, panie prezydencie! Witamy w Radomiu, na Mazowszu! Witamy serdecznie! Szanowni państwo, czy zwyciężymy? Zwyciężymy! 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 Pan prezydent już powoli przesuwa się, uściskając dłonie. Jeszcze raz powitajmy go gorąco i serdecznie. Andrzej Duda! 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 Z całą siłą! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Serdecznie, panie prezydencie! Zwyciężymy! 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 Szanowny panie prezydencie, zapraszamy tutaj do mieszkańców Radomia. Przywitajmy pana prezydenta gorąco. Pan prezydent wita się z radomskimi dziećmi. Andrzej Duda! 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 Dzień dobry państwu! Dzień dobry państwu! Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Państwu za to, że zechcieliście Państwo przyjść i mimo tego kropiącego dosyć już mocno deszczyku jesteście cały czas tutaj ze mną. Ogromnie za to dziękuję. Mam nadzieję, że tak jak i ja wierzycie Państwo, że od takiego deszczyku to można tylko urosnąć letniego, ciepłego. Bardzo dziękuję, ale przede wszystkim ja rosnę dzięki temu, jak Państwo witacie mnie radośnie i żarliwie i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję, za tą dzisiejszą obecność, za to spotkanie w Radomiu. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chyba nikt nie wątpi w to, dlaczego przyjechałem dzisiaj właśnie do Radomia, dzisiaj właśnie na spotkanie z Państwem, ale właściwie prosto z Waszyngtonu, na chwilę tylko zajeżdżając do Pałacu Prezydenckiego, bo dosłownie kilka godzin temu wysiadłem z samolotu, ale nie mogłem dzisiaj nie być w Radomiu i nie uczcić pamięci tych wszystkich, którzy w tamte dni czerwcowe. Tych wszystkich, którzy w tamte dni czerwcowe 76 roku wyszli tutaj na ulicę Radomia, wcześniej ogłosili strajk, protestując przeciwko poniżaniu ludzi, protestując przeciwko niegodziwości, protestując przeciwko warunkom życia, które ich w przekonaniu urągały jakimkolwiek standardom
Nie wspominając już o tym, że cały czas ich wtedy karmiono informacjami, że żyją w szczęśliwym państwie Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Otóż właśnie wtedy zaczynał się ten czas, kiedy Sojusz Robotniczo-Chłopski w sposób bardzo wyraźny obracał się przeciwko władzy ludowej po to, żeby ostatecznie poprzez rok 80, w 89 roku popędzić. Nie byłoby tej dzisiejszej wolności, nie byłoby tej naszej dziś pełnej suwerenności, niepodległości Rzeczypospolitej, nie byłoby tego, że sami możemy od 30 lat decydować o sobie w wolnych, demokratycznych wyborach, gdyby nie tamta wtedy nieprzejednana postawa robotników Radomia, Ursusa i Płocka. Dziękuję za to. Ja też zawsze pamiętam, choć dowiedziałem się o tych wydarzeniach więcej dopiero później, bo jak państwo wiecie, wtedy kiedy one się działy, ja byłem jeszcze małym chłopcem, miałem 4 lata, ale później moi rodzice mówili mi, że były takie wydarzenia w Radomiu, że katowano ludzi, że właśnie poprzez te wydarzenia powstał Komitet Obrony Robotników, że wtedy rzeczywiście inteligencja ujęła się za robotnikami i cały naród zaczął się jednoczyć po to, żeby mówić nie. I do tego później dołączył się Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego wielkie przesłanie, ruch Solidarności, wszystko to, co zmieniło Polskę, zmieniło Europę i zmieniło i zmienia dalej świat. Dziękuję, że wyszło to między innymi właśnie stąd, z Radomia, z miasta, o którym często się mówiło, że to czerwone miasto. Właśnie to czerwone miasto zaprotestowało wtedy przeciwko czerwonym, ich nieuczciwości i terrorowi. Dziękuję wszystkim tym, którzy brali wtedy udział w tamtych wydarzeniach, którzy potem cierpieli prześladowania, więzienie. Dziękuję, składam cześć ich pamięci jeszcze raz i dziękuję wszystkim spośród nich, którzy są dzisiaj z nami, którzy są tutaj na tym placu i razem z nami dzisiaj mówią o polskich sprawach. Bardzo, bardzo za to dziękuję, że zechcieliście państwo tutaj przyjść. Pani mówi tak, to my Warchoły. Tak, dziękuję wszystkim Warchołom. Z całego serca. W imieniu Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim tamtym Warchołom czerwca 1976 roku, że kładli kolejne cegły swoim męstwem, bohaterstwem pod wolną Polskę, którą dzisiaj mamy. Szanowni państwo, rozmawiamy ostatnio bardzo dużo o tym, jaka Polska ma być w przyszłości, bo rzeczywiście kolejne wybory przed nami. Już dosłownie za kilka dni jesteśmy praktycznie rzecz biorąc tuż, tuż przed momentem, kiedy będziecie państwo szli do urn i z całą odpowiedzialnością oddawali głos. Przede wszystkim proszę o to, żeby namawiać swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, żeby szli do tych wyborów. To jest bardzo ważne. Oddanie głosu w tych wyborach, skorzystanie ze swojego podstawowego, demokratycznego prawa, a w moim przekonaniu w gruncie rzeczy także i z obywatelskiego obowiązku, jest niezwykle ważne dla Polski. Te wybory przesądzą, w jakim kierunku Polska będzie się rozwijała przez następne lata. Czy to będzie ten sam kierunek, w którym rozwijała się przez ostatnie 5 lat, kiedy zwracano uwagę na rodzinę, kiedy dbaliśmy o to, żeby były miejsca pracy, kiedy dbaliśmy o to, by Polska była bezpieczna i by były inwestycje, kiedy dbaliśmy o to, żeby Polska wreszcie była traktowana w taki sposób, jak się jej należy, czyli w sposób godny i żeby była godnie wszędzie reprezentowana i z dumą. Inny kierunek. Polityka zwijania Polski, polityka wstydu, mówienia o tym, że Polska to jest brzydka panna na wydaniu, która nie ma posagu i której nikt nie chce i która musi się prosić innych. Nie, Polska nie musi nikogo o nic prosić. Polska to, co się jej należy, po prostu zdobywa, zyskuje, twardo stara się o swoje i to jest odpowiedzialność polityków, także prezydenta Rzeczypospolitej, który po prostu powinien realizować polskie interesy. To jest jego obowiązek i ja ten obowiązek na siebie
sobie od państwa 5 lat temu przyjąłem. To państwo mnie do tego zobowiązaliście, oddając na mnie swoje głosy. I to... Tu jest Polska! Tu jest Polska! Ale proszę państwa, wtedy był bardzo trudny czas. Wtedy moje zwycięstwo kończyło tamten okres zwijania Polski, likwidacji komisariatów policji, tego, że nic się w Polsce nie opłacało. Nie opłacało się ratować polskich stoczni, nie opłacało się inwestować w polski lot. Mówiono, że trzeba go sprzedać, ale za to było wystarczająco dużo odwagi, żeby podwyższyć wszystkim Polakom wiek emerytalny, mimo tego, że protestowali. Jakże, proszę państwa, to działanie wbrew całemu społeczeństwu przypominało tamte czasy z 76 roku, kiedy się wbrew ludziom robiło. Ludzie protestowali, a było mimo wszystko, tak? Ostatnio mówił o tym przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Przypominał tamte protesty, zebrane podpisy za referendum w sprawie wieku emerytalnego. Wszystko lekceważono, wszystko, wszystkie protesty społeczne. Jak mówiono, że jest w Polsce 800 tysięcy dzieci, które nie dojadają i żyją w nędzy, to w Sejmie się śmiali politycy obozu wtedy rządzącego, PO. Śmiali się, mówili o Szczawiu i Mirabelkach, pamiętacie państwo? Ja... Moje zwycięstwo skutecznie kończyło tamten czas. Skutecznie kończyło, bo natychmiast złożyłem projekt w Sejmie o obniżeniu podwyższonego przez PO wieku emerytalnego. I został obniżony. Dzisiaj jest taki, jak był poprzednio. I to, proszę państwa, było ratowanie kieszeni bardzo wielu Polaków, a przede wszystkim ratowanie ich sytuacji życiowej. Tak, bo byłem o to proszony, żeby to zrobić. Także dla polskiej rodziny. Bo polska rodzina jest wielopokoleniowa i babcie i dziadkowie na moich spotkaniach prosili mnie, niech pan obniży ten wiek emerytalny, bo my wolimy mieć nawet niższą emeryturę, ale zająć się wnukami. Mówiły do mnie kobiety najczęściej, pomóc dzieciom, żeby mogły spokojnie one pracować. Są młodzi, niech pracują, tylko żeby mieli jeszcze do tego dobrą pracę i godną płacę. I proszę państwa, cóż zrobić? Nie jest tak łatwo podnieść płacy. To jest długotrwały proces, który musi być realizowany poprzez wzmocnienie gospodarki, poprzez wzmocnienie państwa, poprzez dalece zarysowane, długie procesy. Ale trzeba było natychmiast wesprzeć rodzinę. To dlatego zdecydowaliśmy się na program 500+. Po to, by polska rodzina wychowująca dzieci natychmiast dostała pieniądze, które podniosą jej poziom życia. Dostała pieniądze do swojej dyspozycji, bo rodzice najlepiej wiedzą, jak wykorzystać pieniądze, które są im przekazywane na wychowanie dzieci przez polskie państwo. I te pieniądze także wsparły polską gospodarkę. To także dzięki temu programowi i innym, takim jak 300+, takim, proszę państwa, jak leki dla seniorów 75+, ale przede wszystkim takim jak 13. emerytura i teraz obiecana przez rząd 14. emerytura, gdzie będę trzymał rząd za słowo, żeby to zostało zrealizowane, bo to jest bardzo pilna potrzeba. Te wszystkie działania wspierały także polską gospodarkę, bo te pieniądze były ludziom potrzebne. Potrzebne były na to, by podnieść jakość życia i one natychmiast wracały z powrotem do polskiego handlu, trafiały do sklepów, kupowane były za nie towary, rosła konsumpcja, były płacone podatki i to wszystko wspierało polską gospodarkę. Wczoraj w czasie rozmowy z panem prezydentem Donaldem Trumpem i jego ekspertami, jeden z ekspertów pytany przez prezydenta o polską sytuację gospodarczą powiedział tak, oni rzeczywiście w ostatnich latach... Jeden z absolutnie spektakularnie najlepszych na starym kontynencie. To była skuteczna polityka. Proszę państwa, ja chcę przez najbliższe lata tą politykę kontynuować. Chcę, żeby to była nadal polityka ukierunkowana na wspieranie polskiej rodziny. Chcę, żeby to była polityka ukierunkowana na wspieranie zwykłego człowieka, który po prostu chce w Polsce pracować, chce godnie i uczciwie żyć. To polityka ukierunkowana na wspieranie w Polsce tych regionów, o których często mówiono, że to jest jakaś Polska B. Że to są jakieś, proszę państwa, peryferie. Nie ma czegoś takiego jak peryferie. Polska jest jedna. Polska jest cała. Wszędzie, każde miejsce w naszym kraju zasługuje na wsparcie i zasługuje na jednakowy rozwój. Bo Polacy mają prawo do jednej z podstawowych wolności.
konstytucyjnych wolności, jaką jest swoboda wyboru miejsca zamieszkania. Ale ta swoboda wyboru miejsca zamieszkania jest wtedy, kiedy cały kraj jest tak rozwinięty, że naprawdę możesz wybrać miejsce dla siebie, a nie musisz jechać do wielkiego miasta, bo inne miasta nie są rozwinięte, bo na wsi nie ma dróg, bo na wsi nie ma szerokopasmowego internetu, bo nie ma dobrej szkoły, bo nie jest bezpiecznie, bo zlikwidowano komisariat policji, bo nie ma połączenia kolejowego, było, ale dworzec stoi zrujnowany, czy przystanek wiejski kolejowy stoi zrujnowany, pociągu od dawna nie ma. To jest następny etap modernizacji naszego kraju, przywrócenia godności, likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, po prostu rozwoju, czyli inwestycje. Inwestycje, proszę Państwa. Poczynając od tych wielkich inwestycji, bardzo poważnych, jak przekop Mierzei Wiślanej, jak centralny port komunikacyjny, jak budowa lotniska tutaj w Radomiu, tak, bardzo potrzebnego. Proszę Państwa, ono jest potrzebne oczywiście Państwa miastu i potrzebne jest tutaj powiatowi, najbliższym okolicom, ale ono jest potrzebne generalnie, bo ile to razy się zdarzało, że nie można było na przykład lądować na Okęciu. Z różnych przyczyn były takie sytuacje i życie pokazuje, że one mogą się zdarzyć, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na dane, z których wynika, że ruch lotniczy będzie w najbliższych latach wzrastał. Ja nie mam wątpliwości, że wyjdziemy z epidemii, pandemii koronawirusa. Ja nie mam wątpliwości, że nasze życie wróci do normy. Zresztą czynimy w ostatnim czasie wszystko, żeby tak się właśnie działo. Ale inwestycje są tym, co wyprowadzi nas z kryzysu gospodarczego i chcę, żebyśmy je realizowali jak najszybciej. To właśnie, proszę Państwa, w tych ramach teraz Radom jako miasto otrzyma 22 miliony złotych na wsparcie inwestycyjne w ramach tarczy antykryzysowej na inwestycje. Powiat 11,6, a cały region 90. I to są, proszę Państwa, właśnie pieniądze skierowane na inwestycje. Oprócz tego chcę, żeby został wzmocniony Fundusz Dróg Samorządowych. To bardzo ważne, aby samorządy miały pieniądze z budżetu centralnego na naprawianie dróg i na budowę nowych. Po to właśnie, żeby była nowoczesna komunikacja, po to, żeby było łatwiej prowadzić biznes, żeby było łatwiej ten biznes założyć. To, proszę Państwa, Fundusz Inwestycji Lokalnych, który zostaje stworzony w tej chwili, to jest moje zobowiązanie wyborcze, po to, by umożliwić samorządom jeszcze lepsze wykorzystanie funduszy europejskich. Widziałem się kilka dni temu z Januszem Wojciechowskim, naszym komisarzem do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. Powiedział do mnie, że jest decyzja Komisji Europejskiej, że fundusze dla Polski na lata 2021-2027 to będzie ponad 170 miliardów euro. Szanowni Państwo, 170 miliardów euro na 7 lat. Proszę sobie wyobrazić, że na poprzednie 15 było 164 miliardy, czyli mamy de facto dwa razy więcej pieniędzy niż mieliśmy w ostatnim okresie, ponieważ na o połowę krótszy czas mamy jeszcze większą sumę. Trzeba te pieniądze dobrze wykorzystać. Trzeba dobrze wykorzystać pieniądze, które będą szły z Europejskiego Funduszu Odbudowy, który zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Inwestycje i jeszcze raz inwestycje. A Fundusz Inwestycji Lokalnych to będą pieniądze dla samorządów na to, aby mogły zrealizować wkład własny. Dzisiaj wiele samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, nie ma pieniędzy, boryka się z problemami finansowymi, nie ma pieniędzy na wkład własny. Właśnie Fundusz Inwestycji Lokalnych ma im tą możliwość uczynienia wkładu własnego dać. Po to, żeby mogły realizować inwestycje w różnych dziedzinach, właśnie komunikacji, rozwoju instytucji kultury, rozwoju miejsc sportu i rekreacji, realizacji różnych programów, które dzisiaj w Polsce powstają, także takich, które ustanawia rząd. Proszę Państwa, bo to nie tylko korzystanie z pieniędzy unijnych, ale to także korzystanie z tych programów pomocowych, które już dzisiaj oferuje polski rząd. Jak, proszę Państwa, miasto z klimatem, które ma służyć temu, aby nasze miasta piękniały, aby stały się wygodniejsze do życia, aby było więcej terenów zielonych, aby było więcej rekreacji, aby było więcej małych zbiorników wodnych, nad którymi można wypocząć. Oczywiście to także kwestia polityki retencyjnej, gospodarki wodnej w naszym kraju. Wszystko to musi być realizowane.
zbudowane razem. Pytanie jest jedno. Do tego likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, 200 przystanków kolejowych w całej Polsce według wskazań samorządów. Samorządy na wezwanie Ministerstwa Infrastruktury złożyły swoje zapotrzebowania, wskazując, gdzie te przystanki są potrzebne, żeby uzasadnić właśnie możliwość przemieszczania się, dojeżdżania do pracy, a więc stworzenia większej szansy rozwojowej. Te 200 przystanków będzie powstawało w całej Polsce. To już w tej chwili jest w realizacji. 200 przystanków rozbitych na pojedyncze inwestycje i pojedyncze przetargi, po to, by mogły w nich brać udział małe polskie firmy budowlane rodzinne, które zatrudniają na miejscu, które płacą podatki na miejscu, które swoimi podatkami także wspierają lokalne samorządy. O to chodzi. O to właśnie chodzi. Proszę Państwa, wielkie inwestycje zagraniczne. Ponad miesiąc temu amerykańska firma Microsoft ogłosiła, że zainwestuje w Polsce $1 miliard na otwarcie nowoczesnego centrum gromadzenia i przetworzenia danych. Wczoraj druga wielka amerykańska firma Google o ogólnoświatowym zasięgu działania ogłosiła, że zainwestuje w Polsce prawie $2 miliardy po to, by rozwijać swoją chmurę cyfrową i też centrum przetwarzania danych. To jest, proszę Państwa, to, czego oczekiwaliśmy. Wielkie inwestycje, które pokazują, że w Polsce wzrosło bezpieczeństwo. Bo przecież amerykańskie firmy nie inwestowałyby tu takich pieniędzy, gdyby to był niebezpieczny kraj. To właśnie dzięki polityce ostatnich 5 lat. Dzięki temu, że dzisiaj na naszym terenie są wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego i stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Dzięki temu, że modernizujemy polską armię i rozwijamy gospodarkę. Te możliwości inwestycyjne w Polsce są coraz większe. Chcę, żebyśmy to realizowali. Proszę Państwa, po co to wszystko? Po to, żeby była nowoczesna gospodarka, coraz bardziej się rozwijająca, po to, żeby były nowoczesne miejsca pracy, po to, żeby młodzi nasi absolwenci uczelni i wszyscy nie szukali pracy za granicą, tylko mieli ją tutaj, żeby ona była ambitna, żeby ona była rozwijająca, żeby ona była w nowoczesnych miejscach, z których można być dumnym. I wreszcie, proszę Państwa, co dla mnie najważniejsze, żeby była godnie płatna, żeby była dobrze płatna. Dlaczego to mówię? Dziękujemy! 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 Sprawa, proszę Państwa, jest prosta. Wsparliśmy już polską rodzinę. Bronimy jej konstytucyjnego kształtu. Kształtu, o którym mówi konstytucja, że jest to, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, że rodzicielstwo i macierzyństwo i rodzina są pod szczególną ochroną ze strony państwa. Artykuł 18 konstytucji. My właśnie go realizujemy. Dzisiaj rodzina jest pod szczególną opieką i szczególną ochroną ze strony państwa. Rodzice mają mieć gwarantowane konstytucyjnie prawo zabezpieczone do tego, aby wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Tak, czyli muszą mieć kontrolę nad tym, jak te dzieci są wychowywane także i poza domem. Tak, to musi być prawo rodziców, którego Polska zabezpieczy realizację. I wreszcie, proszę Państwa, byt materialny rodziny nie może się opierać tylko i wyłącznie na 500+ i niskiej pensji. Ja pominę zmianę w ogóle modelu rozwojowego Polski. Poprzednie lata, zanim ja zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, to była realizacja przez PO utopijnego modelu, proszę Państwa, rozwoju, który się opierał na wielkich miastach, jak to wymyślono, polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Skutek niestety tego był taki, że wielkie miasta się rozwinęły i tam były świetne wynagrodzenia, a mniejsze miasta coraz bardziej podupadały, były coraz bardziej zaniedbywane. Ten model się nie sprawdził, był zafałszowaniem, był zaprzeczeniem postanowień polskiej konstytucji. Oni, realizując ten model, tak naprawdę łamali polską konstytucję, bo w konstytucji zapisane są prawa obywatelskie i zapisane jest, że Polska jest państwem społecznej gospodarki rynkowej, czyli sprawiedliwego podziału dóbr. Ten podział dóbr był niesprawiedliwy. To dlatego pensje w Warszawie w międzyczasie stały się kilkakrotnie wyższe niż tutaj w Radomiu. I to jest niesprawiedliwe. Cała Polska dzisiaj potrzebuje inwestycji.
To dlatego właśnie te inwestycje mają być realizowane także tutaj w Radomiu, jak choćby wspomniane lotnisko. I niech się śmieją ci fałszywi eksperci, którzy po prostu przez lata lansowali tamten model rozwojowy. Niech sobie wyrywają włosy z głowy, tak jak sobie wyrywali, kiedy krzyczeli, że program 500+ zniszczy finanse publiczne i załamie budżet. Tak jak krzyczeli, że obniżenie wieku emerytalnego rozwali ZUS po prostu i niemalże doprowadzi do likwidacji polskiego państwa. Tak jak krzyczeli, że tylko nieodpowiedzialny może wypłacić 13. emeryturę i dać takie waloryzacje, jak dawaliśmy przez ostatnie lata. Były, zostały zrealizowane, trafiły do ludzi, wsparły, pomogły i co? I Polska się rozwija. I tak będziemy działali nadal. I teraz, proszę państwa, najważniejsze dwie rzeczy. Po pierwsze, ja stoję na straży tego wszystkiego, co do tej pory zostało zrealizowane. Dorobku tych 5 lat. Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i dopóki nim będę, wierzę w to głęboko dzięki państwa głosom i głosom moich rodaków, którzy spokojnie ocenią, jak im się żyło do 2015 roku i jak im się żyje od 2015 roku. Jak zmienia się Polska i co się zmieniło w naszej rzeczywistości, a przede wszystkim co się zmieniło w naszych domach i w naszych portfelach i w naszym spokoju życia. I jak dzisiaj jesteśmy traktowani za granicą. Można to było zobaczyć. Każdy, kto jest chętny, mógł to zobaczyć, że jesteśmy traktowani tak, jak na to zasługujemy, że jesteśmy dużym państwem europejskim, że jest nas 38 milionów, że mamy swoje zasługi dla historii nie tylko Europy, ale i świata. I za to jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy poza granicami traktują nam w sposób uczciwy, którzy mówią, że są naszymi sojusznikami i pokazują to, że nimi są, którzy są lojalni także wobec bohaterstwa chociażby naszych żołnierzy i braterstwa broni, w którym nasi żołnierze służą, chociażby z żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za to wszystkim polskim żołnierzom i dziękuję za to naszym dobrym sojusznikom. Ale to, proszę państwa, dwa elementy. Dziękujemy! 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 Ale to, proszę państwa, po pierwsze, stoję na straży tego dorobku ostatnich 5 lat i nie pozwolę niczego z tego ani ograniczyć, ani odebrać. Gwarantuję to państwu. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, na przyszłość. Wierzę w to głęboko i walczę o to, żeby mieć jeszcze 5 lat na realizację tej wizji dynamicznego rozwoju Polski. Czy to był dynamiczny rozwój? Szanowni państwo, średnia pensja przeciętna w naszym kraju dzisiaj wynosi mniej więcej około 1300 euro. Ona wzrosła o ponad 20% na przestrzeni ostatnich 5 lat. A przypomnę, że najniższa płaca wzrosła o 850 zł od 2015 roku. 850! To jest prawie wzrosła o połowę. Nigdy tego nie było do tej pory. To jest pierwszy raz te 5 lat w naszych dziejach po 89 roku, kiedy ten wzrost jest tak dynamiczny. Gdyby ten wzrost był taki sam, gdyby był utrzymany, przeciętne wynagrodzenie w Polsce powinno sięgać około 1800 euro za te kolejne 5 lat. Szanowni państwo, to mało. Ja chcę, żeby Polacy zarabiali tak, jak się zarabia w państwach na zachodzie Europy. W bogatych państwach na zachodzie Europy. To musi być za 5 lat co najmniej 2000 euro w przeliczeniu. Taka jest prawda. Musi być. I trzeba robić wszystko. I temu właśnie mają służyć te inwestycje. Różne. Temu ma służyć skuteczna polityka gospodarcza. Między innymi po to realizujemy teraz te właśnie tarcze antykryzysowe. Proszę państwa, jeden z konkurentów stwierdził, że 1 000 000 miejsc pracy zniknęło w Polsce. Otóż pamięć krótka i biedna niestety, jak widać, występuje. Ktoś, kto ma tak krótką pamięć, nie nadaje się do tego, żeby sprawować władzę. Szanowni państwo, w 2014 roku, w szczycie szczęścia i rządów formacji, do której należy ten pan, bezrobocie w Polsce było ponad 2 miliony ludzi. Ponad 2 miliony ludzi było na bezrobociu, wynosiło 12% w maju 2014 roku. Dzisiaj, szanowni państwo, po koronawirusie, po wszystkich, po całym lockdownie, który był w Polsce, po zamknięciu gospodarki, kiedy ona się powoli otwiera,
Bezrobocie jest na poziomie 6%. Tak, oczywiście, wzrosło. Było nieco ponad 4. Trochę wzrosło. Ale proszę państwa, dzisiaj jest w Polsce 1 000 000 bezrobotnych. O połowę mniej niż za rządów PO-PSL w 2014 roku. O czym my w ogóle mówimy? Czy ten człowiek sobie zdaje sprawę z tego, co mówi? Jak mu nie wstyd? Proszę państwa, i tak. Powiem otwarcie. Ja tak samo jak i państwo. Powiem otwarcie. Mamy dość tego zakłamania. Mamy dość po prostu tego opowiadania bajek. Ludzie mają dobrą pamięć. Pamiętają, co się działo pomiędzy 2007 a 2015 rokiem. Pamiętają doskonale, kiedy podwyższano VAT. Pamiętają doskonale, kiedy zabierano pieniądze z OFE. Pamiętają doskonale, jak podwyższano wiek emerytalny. Pamiętają doskonale, jak kłamano w kampanii wyborczej 2011 roku. Prosto w kamerę, że wiek emerytalny nie będzie podwyższony. Po czym cynicznie zaraz po wyborach, jak wygrali, to go podnieśli. Szanowni państwo, taka polityka nie może wrócić. Taka polityka nie może wrócić. Nie można dopuścić z powrotem do władzy zwijaczy Rzeczypospolitej. Polska musi się rozwijać. My musimy wykorzystać tę dziejową szansę, którą dzisiaj mamy. To jest nasza odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami. Stoi tutaj koło mnie następne pokolenie. Chodź. Proszę bardzo. To pokolenie, które przychodzi, stoi pod biało-czerwonym sztandarem. Tak jak my wszyscy stoimy pod biało-czerwonym sztandarem. Tak jak śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To jest nasza dziejowa szansa. Mamy 30 lat wolnego, demokratycznego państwa. Mamy dzisiaj wzmocnione bezpieczeństwo. Mamy rozwijającą się gospodarkę. Mamy inteligentnych, ambitnych ludzi. Mamy dobrych i wiernych sojuszników. Szanowni państwo, musimy tę szansę wykorzystać i dalej się rozwijać. I dlatego proszę państwa o wsparcie, bo to jest moja ambicja. Ja chcę bogatej, uczciwej, sprawiedliwej Polski. Polski, w której można mieć różne poglądy, Polski, w której można mieć różną wiarę, Polski, w której można różnie myśleć, Polski, w której można się różnie ubierać, można być różnorodnym, ale Polski, która jest wspólna i nasza i jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy, tak jak jest w naszym hymnie, który wszyscy razem śpiewamy. Szanowni państwo, proszę państwa o wsparcie. Ja chcę nadal urzeczywistniać taką Rzeczpospolitą. Chcę Polski, w której rodzina żyje spokojnie i zamożnie. Chcę Polski, w której ludzie, którzy służą krajowi, służą mu spokojnie i z oddaniem i wiedzą, że są dobrze wynagradzani. Chcę Polski, z której młodzi nie wyjeżdżają, mówiąc, że nie ma tutaj dla nich perspektywy, nie ma szansy na dobrze płatną, ambitną pracę. Chcę Polski, do której przyjeżdżają zachodni inwestorzy, bo się dynamicznie rozwija, jest coraz zamożniejsza, a ludzie są dobrze wykształceni, ambitni, uśmiechnięci i chcą pracować, bo Polacy zawsze chcieli i umieli ciężko pracować. Nie można tego nie wykorzystać. Dlatego proszę państwa o wsparcie. Chcę, żebyśmy to wykorzystali razem. Tak. Proszę państwa, wierzę w to, że zwyciężymy. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Proszę państwa o wsparcie. Dla nich Polska na następne stulecia, dla tych młodych pokoleń. Dziękuję bardzo za spotkanie w Radomiu dzisiaj. Dziękuję. Niech żyje Radom! Niech żyje zwycięski Radom 76 roku! Jest z nami pani Lucyna Adamkiewicz. Już panią przedstawialiśmy. Pani była więźniarką niemieckich obozów. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Teraz serdeczne życzenia od pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeszcze raz gorące brawo dla pani Lucyny za to, co zrobiła dla nas wszystkich tutaj.